Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie na kolejnej YouTube'owej lekcji języka polskiego na moim kanale. Kontynuujemy naszą mitologiczną przygodę. Dziś zapraszam Cię do wysłuchania historii kryminalnej, historii, która mówi o szeregu zbrodni, historii, która jest tajemnicza, opowieści, która mówi o potrzebie wolności. Jest to jeden z najważniejszych mitów w kulturze światowej. Zapraszam do wysłuchania historii o Dedalu i Ikarze. I wspólna nasza podróż rozpocznie się w Atenach. To właśnie tutaj narodził się Dedal, który wywodził się z arystokratycznej rodziny. I Dedal miał siostrę. Jego siostra miała na imię Perdix i była matką Talosa. Talosa zwanego także Perdixem. Te rodzinne powiązania Dedala będą dla nas bardzo ważne. Zapamiętaj, że Dedal miał siostrzeńca. Siostrzeńca o imieniu Talos, zwanego inaczej Perdixem. Wracając do Dedala, warto wiedzieć, kim był Dedal, czym wsławił się. Był to inżynier, był to budowniczy, był to konstruktor, był to wreszcie wynalazca. I kiedy przygotowywałam się do dzisiejszej lekcji, skorzystałam z kilku wersji mitu o Dedalu i Ikarze, i w każdej z tych wersji odnalazłam ciekawe informacje dotyczące tego, czego to dokonał w swoim twórczym życiu Dedal. Dedal, według mitu, był twórcą piły, czyli narzędzia do przecinania. Dedal był także pomysłodawcą cyrkla, czyli narzędzia służącego do pomiaru. Mit mówi także o tym, że Dedal wymyślił świder, czyli narzędzie wykorzystywane w wiertnictwie. To Dedalowi przypisuje się wynalezienie poziomicy, czyli przyrządu wyznaczającego poziome położenie płaszczyzn. I wreszcie uznaje się, że Dedal był twórcą robotów. Pierwsze roboty miały właśnie wyjść spod ręki uzdolnionego Dedala. Dedal był geniuszem w zakresie projektowania. To najsłynniejszy w mitologicznej historii bohater, postać, która wsławiła się w tworzeniu, w konstruowaniu, w inżynierii, w architekturze. I co się takiego wydarzyło? Co się wydarzyło istotnego w życiu Dedala? Wydarzyło się to, że przyjął na przyuczenie swojego siostrzeńca, właśnie Talosa zwanego Perdixem, przyjął na przyuczenie. Perdix okazał się bardzo zdolnym uczniem i co bardzo ważne, to przerósł w kunszcie inżynierii swojego wuja. Uczeń przerósł mistrza. Tutaj obudziła się w Dedalu ogromna zazdrość, poczucie niepewności, poczucie krzywdy. I co zrobił Dedal? Co zrobił Dedal, aby pozbyć się potencjalnego rywala? Bo wiedział, że Perdix ma szansę wyrosnąć na kogoś wybitniejszego niż Dedal. Dedal strącił ze wzgórza Akropol swojego siostrzeńca. Strącił go dlatego, bo uczeń przerósł mistrza. Atena wzruszyła się losem młodego, niewinnego, utalentowanego chłopca i zmieniła go w kuropatwę. Co ciekawe, po łacinie nazwa gatunkowa kuropatwy brzmi Perdix perdix. Areopag skazał Dedala na wygnanie. I tutaj zaczyna się część mitu, która bywa najczęściej przekazywana, dlatego że ten wygnany z Aten Dedal trafia na Kretę. Kreta to drugi przystanek w naszej dzisiejszej historii. Tutaj zaczyna Dedal swoje nowe życie związane z Kretą, z wyspą, którą rządzi król Minos. I co ważne, to, że żona króla Minosa o imieniu Pazyfae, żona Minosa, urodziła syna,
który był potworem. Syn był po części bykiem, był po części człowiekiem i nazwano to dziecko, nazwano tego stwora Minotaurem. Jak pisze Jan Parandowski, autor mitologii Greków i Rzymian, cytuję, król, obawiając się, aby straszydło nie szkodziło jego poddanym, postanowił je zamknąć w jakimś bezpiecznym miejscu. W tym celu wybudowano wspaniały gmach, labirynt o niezliczonej liczbie pokoi, z których gmatwaniny Minotaur nie mógł się wydostać. Koniec cytatu. Być może domyślasz się, kto mógł być twórcą owego labiryntu. Kto mógł wymyślić, skonstruować, zaprojektować taki wspaniały gmach o niezliczonej liczbie pokoi, z którego nie mógłby wydostać się Minotaur. Tak, masz rację. Konstruktorem tego labiryntu był Dedal. Ale warto zwrócić uwagę na drugie dno tej historii. Tak jak w monecie mamy awers, jedną stronę monety, i rewers, drugą stronę monety, tak tutaj Dedal z jednej strony był doceniany przez Minosa, ale z drugiej strony czuł się na jego wyspie jak więzień. Minos nie chciał wypuścić z Krety Dedala, dlatego że bał się, iż uzdolniony konstruktor ujawni tajemnicę Minosa. Drugim powodem tego, że Minos nie chciał dać Dedalowi wolności, było to, że Dedal pomógł Tezeuszowi, innemu bohaterowi mitu, w przejściu przez labirynt. Mit o Tezeuszu i Ariadnie będzie także przedmiotem jednej z naszych mitologicznych lekcji. Obmyślał Dedal drogę ucieczki, bo zaczął czuć się na Krecie jak więzień. Ucieczka drogą morską była wykluczona, dlatego że na polecenie króla Krety sprawdzano wszystkie statki, które opuszczały wyspę. I dała o sobie w tym momencie znać ogromna determinacja Dedala. Dała o sobie znać także jego pomysłowość. Ponieważ Dedal wywnioskował, że skoro nie może opuścić Krety, skoro nie jest w stanie opuścić tego więzienia drogą morską, to zostaje droga powietrzna. I moi mili, wymyślił, skonstruował skrzydła. Jedną parę skrzydeł podarował swojemu synowi Ikarowi, a drugą zostawił dla siebie. Pióra były połączone za pomocą wosku. Dedal zdawał sobie sprawę, że im bliżej światła, tym jest cieplej i prosił swojego syna, aby nie udawał się zbyt wysoko, aby znalazł taki balans pomiędzy odległością od wody, a odległością od słońca. Oczywiście wiemy, dziś mając wiedzę z zakresu fizyki, wiemy, że Dedal i Ikar nie mogli zbliżyć się ku słońcu, ale wiedział Dedal, że im bliżej światła, tym jest cieplej i tym większa szansa, aby wosk, który spajał skrzydła, się roztopił. I pisze Jan Parandowski, autor cytowanej już mitologii Greków i Rzymian, pisze tak. Zdumienie ogarnęło ludzi na widok czarodzieja, który ptakom wydarł tajemnicę lotu i pokonał powietrze, dotychczas niedostępne dla mieszkańców Ziemi. Minęli wkrótce Dedal i Ikar wyspę Samos, Paros i Delos. Lecz Ikar, uniesiony zachwytem nad potęgą wynalazku, zapomniał o przestrogach ojca i coraz wyżej wzbijał się w błękitne przestworza. I wówczas stało się to, co przewidział Dedal. Pod wpływem żaru słonecznego wosk stopniał i pióra jedno po drugim zaczęły opadać.
Jak domyślasz się, Ikar poniósł śmierć na miejscu. W micie mowa jest o tym, że runął w okolice wyspy Samos oraz innej, wtedy bezimiennej skalistej wysepki. Potem tę wysepkę nazwano Ikarią, a akwen, do którego wpadł Ikar, nazwano Morzem Ikaryjskim. Co tutaj jest istotne w tej tragicznej, jakże smutnej historii? Ważna jest ironia losu. Zauważ, że Ikar, syn Dedala, jedyny syn Dedala, umarł w taki sposób, w podobnych okolicznościach, jak siostrzeniec Dedala. Dedal odebrał życie młodemu, niewinnemu chłopcu i spójrzmy, los dopomina się o sprawiedliwość. Życie zostaje odebrane synowi Dedala. I docieramy do trzeciego przystanku w naszej historii. Trzecim przystankiem będzie Sycylia. To właśnie tutaj na Sycylię trafia Dedal, trafia uzdolniony konstruktor, a jego opiekunem, protektorem, mecenasem będzie król Sycylii Kokalos. I dobrze żyje się Dedalowi na służbie u Kokalosa, jest szczęśliwy, może realizować swoje twórcze pomysły, ale pamiętajmy, że Dedal uciekł z wyspy zarządzanej przez Minosa. Minos go szuka, szuka go w różnych miejscach na świecie i wreszcie wymyśla podstęp. Podstęp, dzięki któremu będzie mógł zwabić Dedala. Na czym polega ten podstęp? Minos wymyśla konkurs, w którym przyzna nagrodę temu, uwaga, komu uda się przewlec nić przez spiralnie skręconą muszlę. Król Kokalos przekazuje Dedalowi informacje o konkursie, bardzo jest spragniony nagrody, którą mógłby otrzymać od króla Minosa. I rzeczywiście, rybka połknęła haczyk, a tą rybką jest pomysłowy Dedal, który podejmuje wyzwanie. I co robi Dedal? Co robi Dedal, aby przewlec nić przez spiralnie skręconą muszlę? Robi na czubku muszli dziurkę. Tę dziurkę, ten otwór smaruje miodem, wpuszcza do środka tego labiryntu w postaci muszli owada, wpuszcza tego owada od szerszej strony. Mrówka skuszona zapachem miodu przechodzi kolejno przez wszystkie muszlowe korytarze, przechodzi przez spirale i wychodzi dziurką, ciągnąc za sobą nić. To wystarczyło Minosowi, aby dotarł do miejsca, w którym znajdował się Dedal, ale Dedal jest bardzo przebiegły. Dedal zachowuje zdrowy rozsądek i wie, że spotkanie z Minosem może się skończyć dla niego śmiercią, dlatego że Minos pała chęcią zemsty. I co robi Dedal? Dedal zaprasza króla Minosa i proponuje mu kąpiel w łaźni. Ta kąpiel kończy się dla króla Krety tragicznie, dlatego że w łaźni zostaje zabity przez strumień gorącego powietrza, a jego mordercą jest Dedal. Przeszliśmy wspólnie historię od Aten przez wyspę Kretę po Sycylię i dotarliśmy do końca tej tragicznej, jakże smutnej, kryminalnej historii. Warto pamiętać, że do końca życia Dedala prześladował widok syna spadającego do morza. Jeśli chodzi o podsumowanie tej historii, to nasuwają mi się różne myśli. Myślę, że jest to historia bardzo niejednoznaczna. I na tym polega jej piękno i ponadczasowość.
Po pierwsze, powiem, że jest to historia o przekraczaniu granic ludzkich możliwości. Zauważ, że granice ludzkiego umysłu przekraczał Dedal, który był genialnym wynalazcą, inżynierem, konstruktorem budowniczym. Dedal według mitologii był pierwszym człowiekiem, który wzbił się w przestworza. To było odwieczne pragnienie człowieka, żeby poczuć się tak jak ptak. W opisie do filmu i w notatce, którą dla Ciebie przygotowałam, zamieszczam link do ciekawego artykułu dotyczącego historii człowieka i historii lotów. Między innymi w tym artykule mowa jest o pierwszym człowieku, który według mitów zbił się w przestworza, czyli o Dedalu. Po drugie, myślę, że jest historia Dedala i Ikara opowieścią o pragnieniu wolności za wszelką cenę, bo w miejscach, w których pojawia się Dedal, jest z jednej strony wolność, ale ta wolność staje się po chwili niewolą. I obaj, zarówno ojciec, jak i syn, chcą być wolni za wszelką cenę, mimo przeszkód. Zwykle, kiedy omawia się mit o Dedalu i Ikarze, to kontrastuje się ze sobą te dwie postaci. I Dedalowi przypisuje się dalekowzroczność, przypisuje się rozwagę, przypisuje się skuteczność w działaniu. Zwrócę tylko uwagę na to, że według tej obszernej wersji mitu, której dzisiaj dla Ciebie przedstawiłam, którą dzisiaj dla Ciebie przedstawiłam, to Dedal jest często lisem, to Dedal bywa lwem, dla którego cel uświęca środki. Jest podstępny, działa wykorzystując rozum, swój zdrowy rozsądek. Jaki jest też Dedal? Dedal jest ryzykantem, ryzykantem w innym znaczeniu niż jego syn, ale ryzykuje wielokrotnie. Zarówno Ikar, jak i Dedal są marzycielami. Co jeszcze można by było tutaj powiedzieć? Można podjąć próbę skontrastowania dwóch pokoleń. Dedal byłby tutaj symbolem, byłby synonimem starszego pokolenia, czyli ludzi, którzy mają doświadczenie życiowe, którzy są ostrożni, którzy są zapobiegawczy w swoich działaniach, a Ikar będzie symbolizować spontaniczność, będzie symbolizować lekkomyślność, będzie symbolizować brak życiowego doświadczenia i ryzyko, które podejmuje młody człowiek, nie zważając zupełnie na konsekwencje. I mamy ślad w polszczyźnie mitu, jest związek frazeologiczny ikarowy lot, ikarowe loty, czyli szaleńczy lot, działania zbyt brawurowe, aby mogły zakończyć się sukcesem, bo ikarowy lot kończy się zawsze katastrofą. Moi mili, bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej lekcji. Jestem ciekawa, w jaki sposób Ty odbierasz postać Dedala i postać Ikara. Pamiętajmy, że ten mit jest obecny w naszej kulturze. Jest wiele piosenek, wiele filmów, wiele spektakli teatralnych, wiele książek, w których nawiązuje się do postaci Dedala i Ikara. Dziś więcej było mowy o tym pierwszym, o ojcu, ale to Ikar przeszedł do różnych tekstów kultury i stał się synonimem idealisty, czyli osoby, która ma jakieś ideały, ma pragnienia, ma marzenia, ale nie jest, te marzenia nie mają pozytywnego końca. Dziękuję Ci za dzisiejszą lekcję i zapraszam na kolejne spotkania ze mną, na kolejne YouTube'owe lekcje.